Dzień, dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Elden Ring. Tak, nic więcej dodania nie mam. Dzisiejszy odcinek oczywiście będzie kolejnym, pewnie pełnym lam i w sumie dotarłem do jednego wniosku. Otóż nie wracamy do drzewa jeszcze, bo tamci czerwoni są zbyt okropni. To nie. Dzisiaj jednak zajmiemy się za to paroma innymi sprawami. Bo mam tutaj parę znaczników właśnie, które wyznaczyłem, żeby sprawdzić. No i nimi też chciałbym się zająć. Ewentualnie, jeśli na to wystarczy czasu jeszcze, powiedzmy, będziemy mieć trochę możliwości innych, to chciałbym również wyruszyć dalej w Farm Azula. Gdyż tu są gdzieś ponoć odpowiedzi na wszystkie nasze problemy z kamieniami. Więc tak, jak tutaj udamy się, będziemy mogli już wszystkie bronie mieć na plus 9, czy plus 24. Co może trochę pomóc nam w kwestiach bojowych, nie tylko, więc no. To są moje cele. Ewentualnie jeszcze możemy pójść popolować sobie na, jak to się nazywało? No na te chodzące budynki. Nie lubię ich, ale tak zawsze można poduplikować sobie trochę tych wszystkich wizerunków, czy jakoś tak. Jak już to zrobimy, to wtedy będzie można sobie z łatwością, jak to się nazywa, no. Wtedy otworzyć wszystkie, może nawet rzeczy z nich, czy coś. A ogólnie tych samych co tutaj. No ale dobra, póki coś tym nie przejmujmy, po prostu jedźmy przed siebie. No. I żeby nie było... Nie robiłem żadnych przygotowań przed tym odcinkiem, nic, tylko zobaczyłem jakieś takie po prostu na mapie miejsca, które stwierdziłem, że warto by było może znaleźć. A jedno to było zaznaczone już wcześniej, tylko jak zwykle o nim zapomniałem, więc tak, dlatego stwierdziłem, że czemu nie. Możemy więcej się tym zająć. I tak. Jedźmy, zaczynając od... Moglibyśmy niby od numeru 2 czy coś, ale zacznijmy od numeru 3, bo to jest jaskinia, którą mam zaznaczoną już najdłużej ze wszystkich, a... Znając, że jeśli bym jej teraz nie zrobił jako pierwszej, to potem bym zajął się czymś innym i... No. Bym nie zapomniał. Chociaż dobra, to też może być błąd, że zacznę od jaskini. Może powinienem zacząć od czegoś jeszcze inniejszego. Konkretnie mi mówiąc od... Najprościej we świecie, jak to się nazywało, no... Tego, od... ruin. Kościółka, czegoś tak. Tej ruiny... Jeluk... Anix, czegoś tak. Nie przeczytam dobrze. Czegoś tak. I coś tam. Okej, złoty run 13. Mamy tu trolla i fajnie, tylko mnie te ruiny aż tak teraz nie interesują. Bardziej interesuje mnie. A tutaj to coś. Miejmy nadzieję, że to tutaj. Tak, tutaj. Ta właśnie jaskinia. Tunele, Gielug, Anix. Kolejne tunele, kolejne skinie, kolejne podziemia, w których mogę ostro zlamić. I tak teraz jeszcze zauważyłem, że nie mam przy sobie wyciągniętej katany. Nie wiem czemu Nagakiby nie mam. Okej. Okay. Jednak wolałbym ją mieć, bo nigdy nie wiadomo na co trafimy, jak trafimy i czy nie będzie ona potrzebna. Przy okazji, pozwólcie, że jeszcze sobie szybko lampkę zapalę, bo zaczyna się trochę ciemno robić. Aha, oczywiście. Kot musiał biegać po okolicy i znowu chyba wytrącił kabel. Ale dobra, już zapalone światło. I okej, idziemy i... Nie wiem, coś w zaklęcia, czy co, że takie dziwne? Nawet nie wiem, ale dobra. Pozwólcie, że szybko to zmienię, bo... Najprościej w świecie... No nie mogę z takim zestawem iść. Muszę mieć moje wzmocnienia broni i bestialską witalność, czy jak to się tam nazywało. Aha. Czy coś tutaj będę musiał odrzucić? Powiedzmy, że na razie niech będzie to. Bo i tak, chociaż znam tą inkantację, to nie uważam jest za jakąś szczególnie mocną. Bez tego właśnie, może jeszcze to weźmy.
wzmacnia czerwoną błyskawicą. Oręż prawie ręce rzucającego oraz jego ciało. Wydaje się być czymś ciekawym, więc tak teraz możemy sprawdzić. Najpierw bym zobaczył sobie zwykły na elektryzowanie oręża. 220 i 202. Daje to 171. Przyzwoicie, przyzwoicie. Usiądę od razu tutaj, żeby zregenerować tę energię. I teraz smoczy ten piorun. Wel coś tam i... Tyle samo. No cóż, może ten ma jakieś jeszcze inne właściwości. Ja tam nie wiem. Zobaczmy tylko, jeśli chodzi o koszt. Koszt 35, tutaj 27. A droższe, więc zapewne lepsze. Okej, teraz kiedy mam to nałożone, to możemy się udać dalej. Zobaczyć, co tutaj się dzieje, poza tym, że mamy umarłych górników, co jest rzadkim widokiem. I tak, tam jest jakiś spadek. Ale co to, to nie? Nie będę tam lazł od razu. I jakieś drzwi pewnie nie można otworzyć z tej strony, oczywiście. Oczywiście, bo jakby inaczej. Gra nas zmusza wręcz, żeby tam pójść. Okej. Trafiłem nawet, więc brawo ja. Nie zginąłem. Nie jestem martwy od razu. A. Okej. Standardowa sprawa. Mamy tu tych górników, którzy oczywiście bardzo wytrzymali. Gdzie jest mój ogień? Są drogą, nie wiem, czy kosa nie będzie lepszą bronią przeciwko nim teraz. Ale tak, katana zdecydowanie nie jest dobrym wyborem. I nagrodą za nich jest tym razem kamień kowalski 7, okej. Zamrażający... zamrażający żar i... Nie, wszystko okej. Wydawało mi się przez chwilę, że miałem na sobie efekt tak jakby... udźwigu zwiększający. Ale dobra, chyba musimy się przewidzieć się, czy coś. Nie ma czegoś takiego. Okej, kolejny i... Nie wiem, czy kosa się od nich odbija, czy nie, ale na pewno dobrze bije, więc tak szybko. I pomocy. Lutrum 10 i teraz tak, odbija się. Ale nadal jest wystarczająco mocna, żeby się ich pozbywać, więc nawet jeśli się odbija, to się nie przejmujmy tym. Jest tak, jest spadek jeszcze niżej. Albo przejście dalej. Powiedzmy, że najpierw zobaczę przejście dalej, zanim pójdę spadkiem. Tu jest znowu wejście wyżej. Okej. I teraz tak. Jak się łapie w dwie łapy, to tego co widzę się nie odbija. Może to jest jakiś ważny trik, który powinienem zapamiętać, może nie. Ciężko mi stwierdzić i... Okej, ponury kamień kowalski numer 8. Miła znajdźka. Aczkolwiek nie powiedziałbym, żeby była szczególnie potrzebna chyba. Czy zresztą sprawdzę, wydaje mi się, że... Okej, nie, była to miła znajdźka, nawet miła. Zawsze jeśli jakiejś broni jeszcze nie mam na 8, to będę mógł to teraz zrobić. Chociaż... Brawo postać, brawo. Wracając szybko do tematu oryginalnego. Nie wiem, czy jest jeszcze jakaś broń, którą bym chciał ulepszyć za ponure kamienie póki co. Okej. Jak se spadł, to niech tam będzie spadnięty. Nie moja sprawa. Ja zamiast tego wolałbym iść mocno. Nie będziemy się do niego wracać za szybko. I tak, zobaczymy dokąd to będzie prowadzić, chociaż podejrzewam, że zaraz to będzie ten skrót wcześniejszy. Nie podoba mi się to. Nie podoba mnie się to. I to bardzo. Kamień Kowalski 8, okej. Rund bohatera 5. Nawet nie wiedziałem, że rundy bohaterów mają rangi. Okej, ten dziad. Znowu. Chociaż jego broń teraz działa inaczej niż zazwyczaj. I tak, jest dosyć wytrzymały, muszę przyznać. Ale no, bije niewiele. Co jest jego największą zaletą teraz. Że jestem w stanie właśnie przeżywać jego ciosy i się tym nie przejmować wszystkim. Nawet w takiej, powiedzmy, lekko średniej zbroi, tak chyba najłatwiej da się ją określić. I tak, co tu mamy jeszcze? Ponury kamień 9. To już jest piękne.
i rzadkie, więc... Wonder kamień 8 kolejny, dobrze. I kamień 8. Chyba będę musiał tutaj ostrożniej patrzeć, co gdzie leży, żeby nie przegapić. Ewentualnie przebiegam się tu kilkukrotnie, jeśli trzeba będzie. Ale tak, jestem prawie pewien, że to, co tutaj widzimy, jest zdecydowanie super znajdźką. I mamy skróta. Wiedziałem. Po prostu czułem, że do tego skróta dojdziemy. Ale co gorsza jeszcze, to dotarliśmy też do czegoś znacznie gorszego. A nazywa się to brama. A za takimi bramami nie muszę chyba mówić, co się najczęściej czai. Astel Gwiazdy Mroku. Okej. Znam tego przeciwnika. Walczyliśmy już z nim. Nie powiedziałbym, żeby był łatwy czy trudny. Bo no najprościej w świecie na farcie go pokonałem. Nie będę tego ukrywał. Okej, tam się pojawi. I okej, będzie robił promień. Dobra, dobra. Czarny ogień, czy trafi? Trafił, na szczęście. Ładne nawet ataki. I okej, będzie promień, którego umiem już unikać, na szczęście. Jest aż tak źle. I tutaj, mogę powiedzieć szczerze, wydaje mi się, że przydałoby mi się jedna rzecz, której nie mam z sobą. Tak jakby wachlarz ognisty. Dlatego póki co wachlarzem czarnego ognia. Bo nie pamiętam, jak się to nazywało. Ale tak, zdecydowanie to by było tutaj dobrym dodatkiem. Ewentualnie jakiś inny typ obrażeń niż tylko ogień czy błyskawica, bo też nie wiem, jak błyskawicy z nim. Dobra, nie najgorzej, patrząc na to, ile kosztuje taka jedna włócznia błyskawic. Więc tak, musimy z tym walczyć. Miejmy nadzieję wygrać. Bo na szczęście... wygląda na to, że nie ma żadnych nowych trików względem tego starego kolegi. Jeszcze przynajmniej. Musimy pamiętać, że zawsze wszystko może się w dowolnym momencie zmienić. A to, że znam wygląd bossa i jego stary schemat, nie oznacza, że oczywiście właśnie się to nie zmieni. Jak można to podać jako idealny przykład? Jak się nazywał ten boss? Nie pamiętam teraz, co to było, ale ogólnie był taki jeden, który bardzo często... jak to się nazywa? Powtarzam, no, był taki jeden, naprawdę, teraz już nie pamiętam, jak nazwać, ale był. Był ogólnie taki... Czy co to było? Nie, naprawdę, teraz jak nazwać, nie skojarzę. Okej, to jest ten moment, kiedy on będzie asteroidy zrzucał. Okej. Bardzo niebezpieczny moment, ale go przeżyjemy. Jestem tego prawie pewien. Tak, kosą, trochę po tym wszystkim, co on tu ma. Myślę, to też jest dobry moment na żywotność bestii, bo trochę nam brakuje tego życia. Okej, raz, może dwa max? Nie. Okej, będzie chwyt. Tego na szczęście unikłem. Dobra. I mnie dobił. Musiało być, musiało coś takiego po prostu zaistnieć. Niestety. Oczywiście, żeby nie było, nie mam żalu do niczego innego niż samego siebie. No ale niestety, dopadł mnie dziad. No ale tak, teraz kiedy wiem, z czym mam do czynienia przynajmniej, to mogę zmienić trochę zaklęcia. Aktualnie, na pewno to mogę wyrzucić i... Czy jest jeszcze coś takiego? O, w sumie co bym mógł teraz odrzucić? Ciężko. Dobra, że nie, zwykłą włócznię błyskawic nie mogę, ona jest zbyt cenna. Powiedzmy, że zwykłe to. Bo chcę sprawdzić, jak się sprawdzą eldeńskie gwiazdy przeciwko niemu. Wiem, że pewnie uznacie, że jestem teraz wariatem, idiotą, jełopem, niemytym, jeszcze na milion innych sposobów czymś nienormalnym, ale... No, chcę sprawdzić, naprawdę, po prostu to jest zwykła zabawa w sprawdzanie zgaduj zgadula, a co jeśli? Nic poważnego. Run nie mam i tak żadnych większych cennych. Więc tak, tym się nie muszę przejmować. Kolejna śmierć, no okej, będzie i co dalej? Okej, tego ruchu nie kojarzyłem. W sensie, dobra, może inaczej, kojarzyłem, że on miał, tylko zapomniałem o jego istnieniu.
A póki co gwiazdki, proszę, bijcie go. Piękne. Zobaczymy, ile obrażeń wyjdzie. ...95 obrażeń, no zabójcza po prostu wartość. Co mi trafiło? Coś mi wytłumaczył? I teraz tak, jeszcze to coś, co dostaliśmy... ...zagnieść tego olbrzyma. Chciałbym przetestować. Oczywiście, że nie przetestuję, bo zanim to się rzuci, to już... ...on albo mnie dobije, albo... ...nie wiem, co się stanie jeszcze. Okej. Nie podoba mi się to. O tak, 981 chyba. Nie wiem, czy to się ładuje, żeby było skuteczniejsze, czy tak po prostu... Podejrzewam, że to może działać, wiecie, na zasadzie zwykłej burzy ognia, jak to było, powiedzmy, w Dark Soulsach. I nie ma tu nic zadać, nic ująć, po prostu jest sobie. Okej, nie trafiłeś. A jeśli jesteś tak daleko też, to masz tu z eldańskich gwiazd, ciesz się. Że dostaniesz nimi. Więc to jest taki zabójczy atak, który zada 90 parę. Okej. To będzie tu takie niespodzianka zza pleców. Chyba? Czy coś? Nie, dobra, to jest taki. To jest ten zwykły. I oczywiście dostałem jakąś eksplozję, nie wiem skąd, za co. Ciężko będzie tu wygrać, bo czuję, że po prostu niewiele mu bije. A jego ataki nie są... Może nie tyle co dobrze ogłaszane, co nie są przeze mnie widoczne najczęściej. Więc no nie wiem, kiedy coś się będzie działo. Dobra, potrzeba innej broni, chyba ktoś przeciwko niemu, tak mi się zaczyna wydawać. A będę prościej w świecie lepszych zaklęć, bo to co mam teraz to chyba są... No nie dosyć, że niedostosowane, to jeszcze... Ogólnie, trochę mówiąc tak... Krapy. Okej. Jedyne co ewentualnie mi jeszcze zostało jako taką... To przetestować jedną rzecz. Żeby nie było tak, wiem, że tutaj nie wygram. Więc ja nie próbuję teraz wygrać. Ja teraz będę próbował tylko... Zobaczyć jedną dosłownie rzecz. Okej. Nawet nie wiem, co on tam zrobił. Ale tak. Nie, dobra. Już wiem, że to nie jest skuteczne przeciwko niemu. No cóż. Dobra. To może zrobimy tak. Tego bossa zostawię na kiedy indziej. A przez kiedy indziej mam na myśli, jak zwiedzę całą jaskinię albo zobaczę coś inne rzeczy. No nie chciałbym naprawdę utknąć na starciu z tym jednym gościem. Na wieki, więc no. 20 tysięcy run przepadło, czyli w sumie nic. Chyba nie ukłamujmy się, teraz potrzebuję 134 chyba tysiące na jeden poziom. A ulepszenie kosztuje kilkaset, więc ulepszenie to mam prawie że za nic, więc tak. Nie ma co się tym przejmować. Tutaj tracę, poza tym na tych górnikach, no patrzcie, 2000 prawie. W sumie mi sugeruje, że może na tych górnikach by się lepiej zbierało niż na bestiach. Ja, potencjalnie te. Nie będę oczywiście mówił, tak jest, tak nie jest, ale potencjalnie. Może byłoby lepiej. Pomijając tylko fakt, że tam bestii jest 7 w bardzo bliskiej odległości, więc szybko można tą siódemkę pokonywać, każda za 1500 na samym talizmanie, bądź 2, jeśli się ubierze jeszcze. Jak to się nazywało? No. Czemu nie ubierze, tylko się skonsumuje złotą nóżkę, tą taką ptasią, która daje dodatkowy bonus trochę. Nie wiem ile tam procentowo, nie umiem tego wyliczyć i nie chcę nawet. Ale tak, jakiś tam bonus procentowy też jest, wtedy właśnie równe 2000. To daje mniej więcej, właśnie około 10 coś na każde podejście normalne. Na te takie teoretycznie trochę lepsze, daje, z tą nogą daje to więcej oczywiście, bo 14. Okej. Dzięki. Czy coś. Ja bym tego potrzebował. Ale teraz jeszcze
tylko na takie dodanie kilku słów i kilku informacji. Często też zdarzało mi się, nie wiem, czy to jest kwestia farta, czy tam po prostu często to się dzieje, sytuacje, w których miałem do czynienia z tymi takimi, nazwę to, runookimi. Czyli oczki mi się świeciały. I za takich to już dostawałem na samym, podkreślam, na samym talizmanie ponad 7000, więc no. Możliwe, że to oni mi pozwolili tak szybko farmić. Nie sądzę, żeby jakiekolwiek te górniki pozwalały na takie szybkie farmienie. Ale już dobra, z drugiej strony, już teraz mam 18 tysięcy, a tamto wymagałoby kilku podejść takich typowych, kiedy się nie trafi runooki. W sumie to dwa. Dwa zwykłe. Tak samo, to nawet nie pełne, ale dobra, nie będę tutaj teraz wyliczał sobie run. Nie o to tu chodzi. Po prostu przejdziemy jeszcze raz, pokonamy co trzeba i ewentualnie zrobimy jeszcze jedną bardzo istotną rzecz, o ile mogę sobie na to pozwolić. Muszę tylko zobaczyć to szybko. 18. Dopiero na szóstkach. Brakuje 7. Oj, kiepsko. Dobra, może nie jest aż tak źle, bo z tego co widziałem, to górnicy potrafią wypuszczać 7, więc... W najgorszym wypadku zrobię cięcie i na farmie 7, bo chciałbym zrobić coś bardzo istotnego, czego mogę potem żałować, ale tak czy siak stwierdzam, że pieczęć ta od czarnego ognia jest chyba najlepsza, jeśli chodzi o surowe numery. Więc tak, chciałbym po prostu ją ulepszyć do maksa. No, ale póki co, zanim jeszcze będę się tym zajmował, jeszcze jedno podejście tutaj. Takiej konfiguracji. O, czemu nie? Lubię się trochę pomęczyć. A poza tym nie uważam tego bossa za trudnego. Jako tako. To, co po prostu daje mu przewagę nade mną, to jest to, że jest duży, przez co nie wszystko widzę. To jest pierwsza rzecz. I druga rzecz to, że jest wytrzymały. Bardzo wytrzymały. No, albo moja broń się po prostu nie nadaje do walki z nim, będę musiał zmienić na coś innego. I w sumie nawet, może bym o tym nie myślał, jako tako, aż tak bardzo. Z automatu wymienię to na to. Tak, wiem, że dam się trafić i tak dalej, ale... chcę spróbować od razu jednej rzeczy. Od razu mówię, to będzie bardzo ryzykowne. Ale chciałbym ubrać, gdzie to jest? Oto! Okej, i mamy normalny przewrót, dobra. Teraz możemy się bawić. Bo uważam, że ten miecz powinien być dużo skuteczniejszy. Się nie pamiętam do końca, jak się nim walczyło, bo nie okłamujmy się, dawno z niego nie korzystałem. Ale tak, 500, no to jest to, tutaj akurat, co mnie trafiło? Nie, poważnie pytam, co mnie tam trafiło? No, ale wracając, tutaj to widać, niestety, ze smutkiem stwierdzam, że kosa nie jest najlepszym bronią. Chociaż dobra, tym mieczem jestem w stanie to ugrać. Tylko pytanie, czy chcę go ulepszyć jeszcze bardziej. Tego nie wiem. Ale tak, zanim też jeszcze do tego przejdziemy, to trzeba ogarnąć lepszy repertuar zaklęć. Na pewno tym mieczem będę wojował. Jest na 8, czyli już tylko 9 mi została. Ile mam 9 ewentualnie? Nie, jedną. To nie, za mało. Za mało, żebym tak skłonny wydać. Więc tak, to do widzenia na razie. I zacznijmy od ofensywy. Zdecydowanie to. To... nie, tego nie potrzebuję. Na wszelki wypadek wezmę to. Kamyk, lubię kamyka. I teraz defensywa. Trzymam wsparcie i defensywa. Mamy... zobaczcie, złotą przysięgę, którą wezmę.
Potem mamy ogień, daj mi siłę. I co jeszcze? Nie, dobra, ogień, daj mi siłę, takie jest standardowe podejście moje. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Teraz, kiedy już jestem w pełni przygotowany z tym moim mieczem, którego odnalazłem przypadkiem, co najlepsze. Idąc po runę Radon nazywał, Radhan czy coś tak, ten. Ogólnie generał wielki na małym koniku. Nadal uważam, że to było jedna z lepszych rzeczy, która mi się przytrafiła. Złota przysięga, bo ona ma trochę długie działanie, więc nie ma co się tak przejmować. Idziemy. Nie zdążyłem. Idealny start po prostu. Idealny, okej, okay, będzie ogon. I nie unikłem oczywiście. Będzie poprawka z ogona, okej. Okay. Tym razem już wyczułem. I okej, okay, ten atak unikłem. Ale go oczywiście nie trafiłem i zaraz dostanę znowu czymś potężnym. Mhm. Doda tylko, że jedyne co można namierzyć u niego to głowa. Ciężko przez to jest w ogóle walczyć z tym dziadem. Że wszystkie po prostu ataki automatycznie, czy tego się chce, czy nie, centrują się na głowę. I dobra, tego ataku powiem szczerze nadal nie rozumiem. Nieważne, jak próbuję go pojąć. Niezrozumiały i tyle. Okej, dobra, dobra. Skupmy się na tym, full focus. Nie dajemy się trafić. Gorzej tylko, że tak też nie możemy go namierzyć, więc... Wszelkie moje teraz działania będą też takie... Na chybił trafił. Bo takie namierzenie jego głowy nie jest dobrym wymysłem. Czym pomysłem ogólnie bardziej niż wymysłem. Okej. Okej. Raz i dwa. Będzie eksplozja, w którym oczywiście mnie trafi, bo nie jestem w stanie reagować. Okej, teraz chciał iść na niespodziankę, czy po prostu się blisko pojawił? Chyba po prostu blisko. I tak, i raz, i dwa. Ale kręcie obraca aż za bardzo. Nie jestem w stanie wychwycić nawet co tu się dzieje, czemu otrzymuję obrażenia. No i chyba być czwartym gubkonem. Gdyby nie to, że naprawdę można tylko go po głowie namierzać. A nie umiem walczyć aż tak dobrze bez namierzania. I zadam eksplozję, które mi znowu trafią, oczywiście. Ja po prostu od razu wiem, co się stanie po tych moich próbach walki z nim. Okej, chyba najlepszym wyborem, jak do tej pory, jeśli chodzi o walkę z nim, było po prostu ciskanie czarnym ogniem. Ewentualnie zobaczę jeszcze. Co? Dobra, nie rozumiem tego. Ale tak, chyba czarny ogień to jest moja jedna nadzieja na walkę z nim. Nie sądzę, żeby to były multiwy inaczej. A to oznacza mniej więcej tyle, że... będę musiał przemyśleć. Ale jakoś będę musiał to zrobić, więc no, widzimy się za chwilę. No dobra. Pora spróbować po raz kolejny i... W sumie po raz. Trochę się zaplątałem. Prawdopodobnie jeden z ostatnich razów, bo mamy 28 minut, a ja nadal jestem w tej jaskini. Tak jak niestety czułem. I tak, jedno co mogę szybko jeszcze wam powiedzieć, to to, że zmieniłem trochę, jak powiedzieć, skład butelki, dając jej ten efekt, który przez jakiś czas czyni zaklęcia darmowymi. Wiedziałem, że po prostu to będzie lepsze rozwiązanie. Nawet jeśli tylko na jeden strzał heldeńskich gwiazd, czy... No, czy tego, tej kuli ognia. Okej, dobra, widzę, jak się to skończyło. Nie. Chyba nie powinienem po prostu się z tym męczyć aż tak i wprost powiedzieć, że to jest ponad moje siły. Chyba tak będzie najbezpieczniej. Nie marudził, czy coś. Tak. Tak też zrobimy. Naprawdę chciałbym go pokonać i zobaczyć, co tam skrywa za nagrodę. Ale chciałbym wam też właśnie pokazać cokolwiek na tym odcinku. Jak widać, ta jaskinia jest na tą chwilę za dużo. Zbyt mocna na moje siły, czy coś.
Więc szybko pójdziemy zobaczyć jeszcze te pozostałe miejsca, które mam oznaczone, zaczynając od najoczywistszego. Przy czym podkreślam, nie wiem, czy tam byliśmy, czy nie. Najprościej w świecie nie pamiętam. Jeśli byliśmy, to mój błąd. Jeśli nie, to dobrze, że tam jadę. Ale no, zobaczyłem tutaj właśnie taki kościółek, jak to zwykłem nazywać. W sumie to chyba najczęściej jest kościółek. Więc tak, zobaczyłem na mapie kościółek, to stwierdziłem, że dobra, czemu nie, pojedziemy tam, zobaczymy, może podniesiemy kolejne ulepszenie butelki. A nie ukrywam, fajnie by było, żeby znowu pojedyncza butelka leczyła pełne. Nie podoba mi się to. Bardzo mnie się to nie podoba. Okej. Okay. Zaznaczam, na kiedy indziej. Najpierw chcę zobaczyć ten kościółek, zanim cokolwiek innego. Nie podoba mi się to. Widzę tego smoka. Co nie zmienia faktu, że mi się to nie podoba i nie chcę z nim teraz walczyć. Wiem, że bym mógł. Wiem, że mamy szansę, ale nie chcę. Po prostu nie. Mam dosyć. Mam dosyć po prostu boss fightów. Przez to, jak się męczę z tamtym. A mówię, to jest głównie przez to, że właśnie ma to jeszcze kiepski dostęp do hitboxów chyba. A co tu mamy? Dzwonek kulisty górnika podnego kamienia. Okej, okay. Okej. Okay. Nie wiem, czy jest coś więcej do dodania, okej. Okay. I on daje w ogóle jakie? Ile to ja piątki, szóstki nie miałem nielimitowanej? Okej. Okay. Dobra, powiem szczerze, że to dla mnie się wydaje już nawet bardzo dziwne. Bo byłem przekonany, że tak, że mam. I tak właśnie, podniosłem tutaj te łzy, zapomniałem je użyć od razu. No cóż, cały ja. Używamy wzmocnienie butelki, tak. Może w końcu będzie wystarczająco mocne, żeby mnie leczyć w pełni. Ura, czy coś. Dobra. Teraz pojedźmy tylko do punktu numer 2. Bo chcę zobaczyć, co tam się kryje. Bo albo tam coś zauważam ciekawego, jeśli chodzi o ten wygląd na mapie. Albo ktoś mi polecił, żebym tam polecił. Jedno z tych dwóch. Ale nie jestem pewien, które, bo najprościej w świecie nie wiem. Nie pamiętam, nie wiem, nie kojarzę. Ale z jakiegoś powodu to miejsce oznaczyłem, więc no. Warto to sprawdzić. Chyba, że to źle oznaczyłem, chodziło o jakieś inne miejsce. Nawet nie wiem. Naprawdę nawet nie wiem i nie wiem, czy chcę się dowiedzieć, czy tak to dziwnie określę. Bo po prostu, no, po co? Po co mam się z tym teraz męczyć? Żeby się zastanawiać, po co to zaznaczyłem. Jest zaznaczone, to po prostu tam jedźmy i cieszmy się z tego wszystkiego. To mnie się bardzo nie podoba nawet. Krwawy szlachcic dokonuje najazdu. Okej, okay, krwawy szlachcicu. Tam masz na swoją obronę. Poza tym, że masz dwie redugie, co już powoduje, że cię nie lubię. A ja mam eldeńskie gwiazdy, które chyba będę musiał wykorzystać przeciwko tobie wcześniej czy później. Głównie ze względu... Okej. Okay. Głównie ze względu na to, że te eldeńskie gwiazdy by cię śledziły. Chociaż okej, okay, pokonałem go. Pokonałem go dosyć łatwo, szybko i... Mamy ubranie krwawego szlachcica. Będę pokazywał może od razu całego, chociaż w sumie czemu nie. Mhm. Okej. Okay. No dobra. No dobra, a... Dzięki za... cokolwiek, a... Weekend ciągle ucieka, co tutaj jest? Okej, okay, teraz jestem już prawie pewien, że tutaj musiałem... A jakby to powiedzieć, ktoś musiał mi wskazać w tym miejscu, bo... Ja tu nic nie widzę. Mam być kompletnie szczery. Nic tu nie ma. A nie, chwila, jest, widzę coś. Nie podoba mi się to, ale idźmy. Idźmy, skoro to miałem zaznaczone, to musiałem mieć jakiś powód do tego. Okej. Okay.
Nie podoba mi się to, naprawdę nie podoba mi się to i jest tutaj ciemno, jak cholera. Jestem w jakiejś jaskini. Zobaczmy co z tym dalej. Pałac Mogłynów. Okej. Ej, chwila, to nie jest to... Niedawno przechodziłem rzekę, żeby zaliczyć achievementa zalejenia podstawowego na jednej z moich postaci zapasowych. Podejrzewam, że to było na czarodziejce. Ja bym się wydaje, bo z rzeki, tej właśnie przy tym, przy której był pierwszy lejeń, to było widać. Jeśli tak, to okej, wow. A po prostu Mogłynów. Jestem pewien, że gdzieś to nie było wspominane. W jakimś przedmiocie czy coś. Szczerze powiedziawszy, nie wiem. Ale nawet jeśli było, to sprawdzimy, co... W sumie nie sprawdzimy, co... Znaczy, ja sprawdzę sobie to trochę później, bo teraz... A teraz, jak jesteśmy w takim ciekawym miejscu, to chciałbym coś zobaczyć. Nie! Co tu się kryje? Oczywiście. Musiałem to zlamić. Jakby było inaczej, no musiałem. A gdzie to jest w ogóle? Tam? Okej, okay, nawet nie zwróciłem uwagi, ile miałem runów, więc no, ciężko mi powiedzieć, czy jest sens po to jechać, ale okej. Okay. 2000, nie, to nie było sensu najmniejszego. No dobra, i teraz... tutaj... Pełno jest tych takich... Nie pamiętam, jak się oni nazywali, ale jest ich dużo. Za każdego 2000? Okej! Okej? 2000? Łatwo ich pokonać, bo nie ma ich tu aż tak wielu. Chciałem sobie, jest ich dużo, ale nie są aż tacy potężni. Chciałem sobie z nimi nie radzić, więc... Tak. Chyba znalazłem nowe miejsce sobie do zbierania runów. Aż zobaczę, ile bez, podkreślam, bez tej... bez akcesorium, ile tej uzbieramy. Prawda, są bezbronni, nie powinienem ich ruszać, ale tak, jednorazowo bez akcesorium zarabiamy tutaj, już widać, że dużo, chyba 20 tysięcy. Oczywiście są ci tacy agresorzy, ale no, nawet niewiele mi biją. Mniej niż te bestie, więc... Tak, chyba mam nowy farming spot. Pomijając to, że nie wiem, czy będę chciał farmić. Chociaż, okej, kogo ja oszukuję. Czy będę chciał farmić? No... Oczywiście, że będę farmił, no... Nie oszukujmy się. Ta gra jest zbyt trudna, żebym tego nie robił. Możecie mnie uważać naprawdę za olbrzymiego noobka, możecie mnie krytykować, ile chcecie. Jeśli to zrobicie, to... I najprostsza odpowiedź jest bardzo mi z tego powodu wszystko jedno. Ja po prostu czuję, że to może być przydatne. 37 tysięcy, czyli 35 bazowo bez niczego coś dostajemy. Piękna ilość. Piękna ilość. Piękna. I aż bym z chęcią wziął i sprawdził, ile bym dostał z tą pieczęcią, czy tam skarbeuszem, czy jak zwał, tak zwał. Ale no, bo tak najprościej w świecie nie jestem pewien, ile on daje, jakby to zmieniło. Ale nie czuję potrzeby na to. A, jeszcze tak, jedna kwestia. Zapomniałem też wspomnieć o tym na początku tego epizoda, odcinka, czy jak zwał, tak zwał. Szukałem, i to dosłownie, szukałem wszędzie, gdzie mogę tylko, tej kawalerii nocnej, o której wspominałem. I ze smutkiem stwierdzam, że musiałem źle zapamiętać miejsce, które mi wskazali, jeśli chodzi o tą kawalerię, że coś, bo... No ni cholery nigdzie jej nie ma. Po prostu nie ma, więc cokolwiek by to było, jakkolwiek by to było przydatne dla mnie, no niestety będziemy musieli się obejść bez tego. I takie już powiem, że mi się to nie podoba. Bo jest tutaj ten jeden taki znaczek, który jest dla mnie niepokojący. Run Bohatera 4. Może się przyda. Może się nie przydać też. Ale tak, ten znaczek sugeruje, że tutaj można przezywać duchy.
wyzwanie duchów najczęściej, nie mówię, że zawsze, ale najczęściej wiąże się z... Będziesz ich potrzebował, bo jest jakiś ten... boss. Ej, popiół wojny, krwawy podatek. Zobaczymy. Ponury kamień. 9. Okej, przyjmuję tą nagrodę, czym ten podarek. Wspaniały, potężny. Dużo ich tutaj. Bardzo dużo, nie? To jest naprawdę piękne miejsce do zbierania runów na coś. A nie brzmi tylko na co. No. Jak na poziomie można zbierać, tak... Nie wiem, czy mi się będzie... Dobra, już się zapętla mi, już mówiłem wcześniej, że teraz mi się nie chce, ale... Przyjdzie taki jeden dzień, kiedy... Nic mi się nie będzie... Nic nie będę miał do roboty, nic mi się nie będzie chciało. Odcinki będą nagrane na zapas. Twierdzę... A... Porobiłbym sobie coś, to stwierdzę, dobra, włączę tą postać i pobiegam sobie w tej weftę przez chwilę, żeby zobaczyć, jak to wyjdzie. Okej. Okej. Szybko padłem. Nawet bardzo. Ale to oznacza tylko jedną rzecz. Wymienię to na złotego skarbeusza. I w ramach powrotu szybkiego jeszcze tylko zarzucę sobie katanę na wszelki wielki, bo chcę sprawdzić, jak się z nią poradzę. Jeszcze kawałek przejdziemy, zobaczyć, jak będzie tam. Okej, 4. Czyli w sumie podobnie jak tam i... Dwa 400. Okej. Sprawdzę jeszcze na tym ponownie, żeby mieć pewność. 400, okej. Okej, podoba mi się to. 400 to jest, nie wiem, 20%? Chyba? Oczywiście nie liczę tam co do jednej runy, bo tam takie rzeczy się mijałem z celem, ale tak, około 20% to jest większa. Podoba mi się. Podoba mi się. Więc no, w planach miałem dużo rzeczy. Wyszło jak zawsze. I cóż, no, jeśli tak jest, to tak. Jeszcze, jak mówiłem, pójdziemy spróbować odzyskać runy i na tym się raczej pożegnamy. A w następnym spotkaniu nie wiem, ile run przyniosę, ale na pewno będę je farmił. Co najwyżej na tym odcinku, może tam kawałek dalej też, jeśli będzie mi się chciało. Ale ten odcinek już ma wystarczająco dużo, w sumie ten fragmencik ma wystarczająco dużo tych dziadów, żeby to się opłacało. A dałem naprawdę wspaniałe ilości runów, więc tak. No i moim zdaniem jest to super. Teraz jeszcze tylko ostatnia rzecz, którą muszę sprawdzić szybko, jak tu jesteśmy, a oni są daleko. Czy jeśli puszczę na nich eldeńskie gwiazdy, czy będą one w stanie mi zrobić jakieś szkody na tyle sensowne, żebym mógł powiedzieć tak, w końcu się do czegoś przydały. Okej! Nie są to może jakieś super... jak to się nazywa? Super skutki, jakie bym chciał widzieć, ale... Tylko takim śmiecią grupą, to eldeńskie gwiazdy pomiędzy sobą są strasznie drogie. Mogą się nawet przydać. Dobra. Więc... Nadal uważam, że są beznadziejne. Przykro mi dla tych, którzy chcą, żebym zmienił zdanie, ale to jest... Czy może nie jest, co, czyli będzie ciężkie. Albo wręcz niemożliwe. Ale no, tak czy jak się nim pobawię, bo... I tak nic lepszego do roboty nie mam. A odcinek zaraz będziemy kończyć, więc tak. I proszę. 694. Za bardzo duży koszt. Długi czas rzucania i... To, że w sumie... I co jeszcze można o nich powiedzieć? Takiego nie najlepszego. Są powolne. Czasochłonne i... Powiedzmy, nie najlepsze, bo często jest też tak, że mogę je rzucić poza zasięgiem. Ale dobra, dobra, tam było ich tak dużo ostatnio. Ostrożni, żeby się na to nie dać złapać znowu. Okej, już powychodzili. Więc tym razem spróbujmy z tym, może, będzie lepiej. Drugi legendarny cud, który nie wiem, czy jest najlepszy. I wniosek... Równie słaby. Prawda, jest u mnie wyżej niż eldeńskie gwiazdy w rankingu, głównie dlatego, że sam go używałem czasami,
z mniejszym bądź większym rezultatem, ale jednak. Aldeńskich gwiazd nie potrafię dobrze użyć. Chyba. Więc tak. Powtórzę to po raz kolejny. Jeśli ktoś z was wie, jak ich dobrze użyć, co zrobić, żeby były skuteczne, czy coś. Nauczcie mnie. Dajcie mi swoje wielkie tajemnice. Ja chcę, żeby aldeńskie gwiazdy się do czegoś przydały. Naprawdę, chcę tego. No ale nie potrafię najprościej w świecie. I teraz tak, będąc tutaj, walcząc o odzyskanie moich 50 tysięcy, które tam leżą. Chyba już z wami będę żegnał, bo nie ma co, żebyście tu siedzieli cały czas przy mnie. Obserwując, jak ja się po prostu z nimi tutaj biję w celu uzyskania run. Więc tak, no. Dobrze, że to będzie farpiło, to już jest pewne, jak to już powtarzałem. Chociaż nadal mnie to trochę niepokoi. I tak, wraz ze zdobyciem tego kamienia i odzyskaniem moich 55 tysięcy chyba kończymy epizoda. Więc no, dziękuję wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało i tak dalej, jak zwykle. No i trzymajcie się. Hej, hej!